Siemaneczko wszystkim, z tej strony Zabuzerski. Życzę wam super wesołego nowego roku, szczęśliwego nowego roku. Wesołego, wesołe to święta, ale szczęśliwego nowego roku, abyście tam się nie napili za mocno i abyście byli w miarę trzeźwi na następny dzień. Bo nie ma co tak za dużo pić, ja osobiście dużo nie piję i mi jest dobrze. I chciałbym jeszcze poinformować, że dzięki wam w końcu została przebita bariera 200 subskrybentów. Bardzo wam dziękuję, jest mi niezmiernie miło, nie wiem jak to opisać. Strasznie się cieszę, bardzo kocham to co robię i dziękuję wam za to, że jesteście i że jesteście właśnie ze mną i że oglądacie. To wiele dla mnie znaczy. I dlatego właśnie dzisiaj chciałem jeszcze jeden odcinek nagrać, nie planowałem go dzisiaj, ale ze względu na to, że jest 200 subskrybentów, to postanowiłem nagrać jeszcze jeden ten odcinek z Battle Rite'a i mam nadzieję, że dzisiaj wbijemy tego cholernego Silvera. Dzienne zadanie, 4 mecze jako postać w zwarciu, spoko. Niestety nie mam za dużo skrzynek, może zrobimy tak, że otworzę jedną taką przepowiednię, jak to robi Izak. No nie za dobrze pykło, ale no cóż. Dobra, mniejsze o to. Podwójny ten, aha, dobra. Teraz już wiem, o co chodzi z tym podwójnym, że to nie jest podwójny, tylko że duplikat. Że właśnie podwójny awatar, tak jakby. Dobra, bierzemy graj. Liga. Poćwiczyłem sobie ostatnio trochę ruch Kanem, ale i tak zagram Siriuszem. No to jest w końcu mój main. Gotowy. I mam nadzieję, że w końcu nam się uda wbić tego cholernego Silvera, jak już wcześniej to powiedziałem. Bo ile można go wbijać? W sumie to co z piątki tutaj na razie dobiliśmy, więc w sumie nie było to jakoś super dużo gier. Ale jak zobaczycie na moim profilu, to już mam 77 meczów rozegrany tym Siriuszem. Więc w sumie, a później mam tylko 6 meczy Krołkiem. Więc tak naprawdę ja gram tylko Murzynem. Powiem szczerze, że średnio mi się podobają. Znaczy, fajne są wszystkie postacie tutaj ogólnie. Ale tylko ta tak najbardziej do mnie przemawia i ewentualnie ten ruch Khan cały, tylko że problem jest taki, że średnio, no średnio jeszcze go tak umiem zmasterować, bo tym Siriuszem właśnie cały czas grałem, jeszcze od bety nim cały czas muciłem i tak jakoś po prostu mi zostało, wkręcił mi się i wcale mi się nie nudzi ta postać. Powiem szczerze, że w wielu takich mobach i tak dalej często mam tak, że muszę sobie zmieniać postacie, bo już po pewnym czasie mi się nudzą. Natomiast tutaj Siriusz jest na tyle spoko, że ma wszystko, co mi potrzeba, jest bardzo mobilny, ma heala, jest taki samowystarczalny i to mi się strasznie podoba. No i dobra, znalazło nam gry. Zobaczymy, jak to tam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Hi, bro. Bto? Bro? Bro? Wszyscy gracze dołączyli. Dobra, powiem wam tak. Krołk, jeżeli będzie ogarnięty, to on sam to wygra. Ale muszę mu w tym pomóc. Lunatic. Walka się zaczyna. Czas na Silvera. Ja pierdzielę, mikrofon stój w miejscu. Już z wrażenia się przewraca. Dobra. Teraz tylko nie zważywić. Pierwsza, bo to jest w ogóle moja pierwsza gra, kurna, dzisiaj. Kurna. O, skubana szmata. Fokusujemy ją tam. Cholera, trochę mnie tutaj mocno obił. Cofam się na razie, bo... O kurde. Dobra, temu muszę weekenda zarzucić, bo ja sobie tutaj nie radzę trochę. O, cyk. No jak to nie weszło? O cholera. Ja myślałem, że to jest normalny jakiś atak ulepszony. Uff, ja pierdzielę, ale low. Kurde, nie widzę, co się dzieje. Nie! O nie, zapominam, że te ulti przecież to... Cholera. Uff. Zabij, proszę. A ta szmata tak skacze, kurna, w to i nazad. Jaki ona ma długi w ogóle... Długi, jak to się mówi? Dużo czasu ma, żeby ponownie użyć tej umiejętności. Shit. I suck. Don't worry, man.
Dobra. I teraz pytanie. Nie, dobra, gram na Samuela, gram na swojego builda normalnie. Nie ma co tutaj. Nie ma co tutaj się wydziwiać. Lecimy. Zaczynamy tutaj E od razu rzucam. Raz, dwa. Spell bloka tutaj na moment. Dostałem, rakietą mi wbiła. Dobra, teraz ja nie wiem na kim się skupić tak naprawdę. Tu ją przestraszymy trochę. O, i teraz lecimy w nią. Cyk, i jeszcze raz. Pięknie obita. Snare na japę. O to chodzi. Raz, dwa. Super, pięknie. Jest, pięknie. Wbiliśmy się z nią tutaj w całej siły. Poczekaliśmy, aż straci te wszystkie movementy. Cyk, cyk. W sumie to. O, jak pięknie. Nice, nice. We must focus that bitch when she lost her jump ability. Dobra, ja tutaj Ruta jeszcze oczywiście klasycznie będę brał. 1-1, ja pierdzielę, jakie emocje. Dangot, Dangot, wierzę w ciebie. Dasz radę tutaj go. Tego trzeba kompletnie olewać, chociaż no właśnie też jest problem taki, że nie można go tak super olać. Tylko trzeba czekać, aż oni stracą te skakanie całe. Oh fuck. Ale on też tak nie może wskakiwać. Cyk, cyk. Ups. Muszę uciekać. Niestety R-ki musiałem użyć. Cyk, jest nasze, dobra. To najważniejsze. Ups. Cyk. Nie wiem, czy to leci przez tą ścianę, czy nie. Zawsze zapominam. Jest, 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 jest. A, siedzi pięknie. Ups. Tu kurna. Podwójne ulti, ale nas teraz porobił. Jakby go tutaj zajść teraz, w sumie się zastanawiam. Może rzucę w niego. Aż! Uff. Nie no, nie wiem, nie wiem jak go zajść, powiem szczerze. A ten bulwark jest mocny. Nie no, kurwa! Fuck! I'm so... done. I'm so bony! I'm so bone! Ja pierdziela, ale to żem zwalił. He picked after her life. Co za typ? Nie no... Kuźwa, gdyby on się nie dał wtedy w to drugie ulti. O kurde. Stupid system. Właśnie dobry jest system. To mi się bardzo podoba, bo wtedy ten jeden jeszcze ma szansę jakoś to wyrównać. Mamy heala, więc powinniśmy tutaj na safe'a po prostu grać. Nie rushować tak mocno. Kurna, i to przerwało mi moje... Dobra, teraz tam... Trochę obiliśmy tą szmatę. Jest! Uff!
Nie! No kuźwa! Dobra, Krołg, wierzę w ciebie. Rzuca ulti, pięknie Venom. Kurde, czy on uniknął tego? Stunik. Bulwark. Pierwszy skok. Drugi skok. Ładnie, uniknął ulti. Nie no, ten Krołg ma ogólnie mocniejszy power, jeżeli chodzi o autohity i te sprawy. Pięknie. Special delivery. Venom. Nie no, nie może się dać. Wierzę w niego. Nie! Tutaj wchodzą, chodzą cały czas. Oby go nie wypchnął, oby go tylko nie wypchnął. Jest, jest! Krołg, brawo! 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 Ten mój w ogóle, kurde, co? Tutaj wcześniej... On wcześniej tutaj miał taki... Jak to się mówi? No tutaj na jaja taki ochraniacz jakby. O, no właśnie, tutaj ma, a nie miał. Dobra. Biorę Snera. Biorę Snera, bo oni mają małą tą kontrolę ogólnie. W sensie mało skaczą, mało biegają. Jedyna tamta szmata może po prostu w tą i z powrotem, ale jak już z powrotem skoczy, to ja już wiem, że już jest nasza. Nie, nie tak. Dobra, ja się cofnę. Gdzie jest żaba? Tam jest. Kuźwa, no nie odchodź tak ode mnie. O, pięknie. Dobra, ten dostał Petrifya. Ajajaj. A, siedzi. Root, plus weekend. Oj, teraz. Ale siadło, pięknie. Jest! 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 GG, WP, G fucking G. Zabuzerski MVP. Się zrymowało na koniec, pięknie. Mam na... I teraz pytanie, czy będzie silver, czy nie będzie silvera. Proszę, żeby wystarczyło. Bonus rating. Wow! 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 O 6! Silver 6 od razu, widzieliście to? Ja pierdzielę! Ale wskoczyło! Od razu z brązu. W sensie. Powinien być silver 9, 8, 7, 6. A ja od razu do silvera 6 wszedłem. Jest! Tu się nazywa. Dobry skill, dziękuję wam bardzo, dzięki! Jest i silver, i to od razu 6. Ja pierdzielę! Niestety skrzynki żadnej nie będzie. Bo nie przygotowałem się tam na misję, bo powinienem misję porobić, ale ja po prostu nie mam ochoty grać żadną inną postacią jak nie Siriusem. O ja. Postać w zwarciu, Sirius walczy w zwarciu, ale nie jest w zwarciu, o co chodzi. O, ja pierdzielę. Dobra, dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. W końcu osiągnęliśmy Silvera. Jesteśmy już coraz bliżej Grand Champion, chociaż jeszcze no czeka nas Gold, Plat, Diamond, Champion, a potem Grand Champion. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki jeszcze raz, że jesteście ze mną, za te 200 subskrypcji, bardzo to doceniam. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, jeżeli wam się podoba. Trzymajcie się ciepło, cześć!